Wyróżnienie to przyznawane jest od 1977 roku osobom, które walnie przyczyniły się do rozwoju kultury śląskiej. Od 1991 roku i laureatami zostają także Polacy. Kinga Price, Olga Tokarczuk czy Jan Miodek. Do tego zacnego grona dołączyła ostatnio jeleniogórzanka Julita Izabela Zaprucka, dyrektor Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmana. Jest to z pewnością najważniejsza nagroda w mojej pracy zawodowej. Nagroda wyjątkowa, bardzo prestiżowa. Wielki zaszczyt, radość oczywiście rozpierająca moje serce. Do tej pory z niedowierzaniem przyjmuję tę informację, że mogłam dołączyć do grona tak szacownego grona laureatów z Polski i z Niemiec. Czuję się naprawdę zaszczycona. Wśród osób, które lobbowały za przyznaniem Nagrody Jeleniogórskiej kandydatce, był członek zarządu województwa dolnośląskiego, Tadeusz Samborski. Optowałem za tą kandydaturą i wielu niemieckich członków tego jury także, dlatego że jej dokonania są niezwykłe. Pani Zaprucka oczywiście z pasją prowadzi to Muzeum Hauptmana i naprawdę zasługuje tutaj na wielkie uznanie. Na wielkie uznanie, bo to co robi, to oczywiście jest to bardzo ważne dla Dolnego Śląska. Podczas ceremonii wręczenia nagród nie brakowało innych znanych jeleniogórzan, którzy swoją obecnością chcieli wesprzeć naszą laureatkę. Niewątpliwie przyczyniła się i przyczynia się w dalszym ciągu do tego, aby ta kultura właśnie w Kotlinie Jeleniogórskiej była tak pielęgnowana, była tak dowartościowana. To jest właśnie zasługa pani Izabeli Zaprudzkiej. To wspaniała osoba, dała się poznać jako świetny organizator Muzeum Hauptmana, którym kieruje w Jagniątkowie. To jest wspaniała instytucja kultury, miejsce wielu spotkań znaczących ludzi z obu stron, miejsce integracji międzynarodowej. Nagroda Kulturalna Śląska powędrowała także do rąk niemieckiego dramaturga i reżysera Hansa Dietiera Lutrza. Wyróżnienie otrzymały również dwie instytucje: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu.